Ałmaty w lutym 16 roku. No a teraz też mamy jednego. I nie jest to Dawid Kubacki, tylko Piotr Grzyb. Giovanni Brezadola. Nie będzie punktów dla Kazacha chyba. Tak, bo będą punkty dla Włocha. Myślę, że Brezadola, mimo że łapie się za głowę, to wynik punktowy będzie miał jednak lepszy, będzie miał większą liczbę.